Spokojna ulica i niezatłoczone parkingi, praktycznie centrum Sosnowca. To tu dwóch mężczyzn postanowiło siłą przejąć samochód. Z bronią w ręku steroryzowali mieszkankę Sosnowca. Do niecodziennej kradzieży doszło końcem listopada. Kobieta nie odniosła żadnych obrażeń, jednak samochód straciła. Policjanci szybko schwytali sprawców, którzy porzucili samochód. Steroryzowali ją przedmiotem przypominającym broń i kazali jej wysiadać z samochodu. No, przerażona kobieta spełniła ich żądania, sprawcy wjechali do auta i nim odjechali. Już następnego dnia odnaleziono ten samochód porzucony w dzielnicy Kazimierz, natomiast policjanci dzięki intensywnej pracy już kilka dni później ustalili i zatrzymali sprawców tego napadu. To dwóch 34-letnich mieszkańców Sosnowca. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, to jest paragraf drugi. Wobec obydwu mężczyzn został zastosowany tymczasowy 3-miesięczny areszt, a może im grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności, jednak nie krótsza niż 3 lata. Jest to zaostrzenie za to użycie niebezpiecznego narzędzia. No, pani nie była świadoma tego, czy jest to prawdziwa broń, czy nie, dlatego taka ani inna kwalifikacja prawna, tak zdecydował prokurator oczywiście na podstawie tych okoliczności wszystkich ustaleń. Nie wiemy, jakie zamiary kierowały mężczyznami i dlaczego ostatecznie porzucili samochód. Z prokuratorem dziś nie udało nam się spotkać, przekazał nam tylko w rozmowie telefonicznej, że sprawa jest w toku i dla dobra prowadzonego śledztwa nie będzie jej komentował.